Siema, siema, witamy ponownie na naszej starej chacie. Właśnie robimy przeprowadzkę, ciąg dalszy i zabieramy kolejne rzeczy. Dzisiaj idzie w ruch kwiatek, jakieś półki, śmieci takie inne, pudełka. I bo będziemy dzisiaj przede wszystkim montować internet, czyli zabieramy router i zabieramy naszą nową maszynkę odnośnie soków, tak? Soków? Szejków. O, szejków, kurczę. Szejków. O, właśnie, jeszcze musimy wziąć naszą suszarkę na ciuchy. Tam jesteś. Jest, ale no to przecież tam co? Nie wyrzucimy. Zabieramy ją ze sobą. No i zabieramy jeszcze inne jakieś rzeczy. Bo uszaty się zgubił. Uszaty się gdzieś zagubił podczas przeprowadzki. I to jest najlepszy pluszak. I to jest trochę problem, ale mamy nadzieję, że go dzisiaj znajdziemy. Najstarszy, jedyny, tak stary pluszak. Uszaty. Ma tyle lat co Emi. To jest taki zając, szary zając z długimi uszami. Tego się nazywa uszaty. Zaraz go pojedziemy do domu, to może go znajdziemy. No. Bo myślę, bo w domu tam szukaliśmy go, no i nie było. Potem mówiliśmy, że będzie tutaj. Wrzuciliśmy tutaj, go nie ma. I teraz znowu mówimy, że jest w domu. No i musimy tam poszukać go dobrze. No, to jedziemy. Znalazł się uszaty! Pokaż tego uszatego! Jest. O, sorry cup. Sorry cup. Hello. Hello. To są panowie od internetu. Where we can put? I think maybe on this corner. Put here. Yeah, I think so. Yes. Put here. Put here. Here. Okay. Cable line. Yeah. Ja gdzie spokojnie. No. Ty uszaty króli. A myśmy tutaj laptopa ostatnio zostawili? No. Że on tu leży? Jo. A ja znoszę znowu rzeczy z bagażnika. Ciekawe jest to, że nic się w sumie za wiele nie pytają, jak mają cokolwiek zrobić, którędy kable puścić. Ja w sumie nawet nie wiem, którędy tam później już ten kabel puścili. Tu teraz w rogu będzie szedł na dół. Nie wiem, czy będzie jakaś osłonka, czy nie będzie osłonki. Tu tylko widzę. Aha, bo tu jakoś prosto zasłupał. Tutaj też jest słup z wszystkimi gadżetami. I kurde, skarpety. O, ale cię depnąłem w ziemię. I tutaj jest puszczone po prostu po dachu. Tutaj on wisi jeszcze. Wisiał przed chwilą. A już go nie ma, już go wciągnęli. No, tam już widzę, idzie. Kabel. Górą. No i tak o, chyba na wprost i po prostu tutaj do pokoju. Także... A, w ogóle to oni jakoś go dachem dali. Wleźli na dach. Bo przecież tam jest w pokoju, a tutaj ja myślałem, że oni go tutaj jakoś będą dawać, a to nie, w ogóle całkiem jakoś nad dachem. Ja nie wiem, gdzie ja. Do you remember username, Wi-Fi and password? Dzieje się. Macie naleśniki. Takiego hitu jeszcze nie było. Żeby... Sąsiad, co sprzedaje naleśniki. Sąsiad, co sprzedaje naleśniki i przynosi na sam stół. Na sam stół. Teścik. Dostał 10 batów za to. Tak? A ile to kosztował jeden? 30. 30 batów za naleśnika. Z bananem, jajkiem, cukrem i takim mleczkiem. Ja, to słuchajcie. 30. 30 batów to jest 3,30 za jednego naleśnika. 3 zł 30 i to taki wielki widzę i konkretny. Jo. Za samego bez niczego płaci się 10 batów. To ile to? Złotówka? Złotówka. 20 batów płaci się z samym jajkiem. I tam chyba też jakieś rzeczy są. To 20 właśnie batów, czyli 2 złote. I bardzo a 30 dobrze. Wypasiony jeszcze z bananem, jajkiem i z wszystkim, tak? Aha. Ja. Nieźle. YouTube już gra, internet działa, wszystko porobione.
tutaj na razie tak pan go postawił na stoliku, a 100 razy mówiłem, że ma leżeć na podłodze, no ale to nic, nic się nie stało, tylko że mi tutaj kabel przybili do ściany niepotrzebnie na dole. Najważniejsze, że to tak szybko i sprawnie poszło i że wszystko się dało. Co prawda ten kabel troszkę tak tutaj, no nie fajnie taki czarny kabel teraz, ale jakoś to z czasem wszystko się ogarnie. Dzisiaj ciężki dzień, wiele zakupów, wiele załatwiania. Najpierw internety, później jakieś zakupy, teraz jeszcze dalej przewożenie. Powiem wam, że naprawdę takie przeprowadzki to tyle roboty, że masakra. Pełno gratów i wszystko kosztuje. Okej. Nawet piekarnik musieliśmy sobie kupić tym razem, bo w sumie nie mieliśmy go nigdzie, a tu już chcemy, czekajcie, coś czasami upiec. Na szczęście się zmieścił. Patrzcie na to. Normalnie duży piekarnik. Co tu jest? A, to mi zabiera do domu. A tutaj normalnie duży piekarnik. Muszę go zaraz stąd wytaszczyć. Ale jeszcze tutaj jest sporo rzeczy. Jakieś naczynia, garnki i inne. Patelnie. Szklanki. Śmietniki. Jest co robić. Trzeci dzień przewożenia, załatwiania i jeszcze jutro ostatni. Nie, mam nadzieję, że już będzie wszystko, z wszystkim się uporamy. A tutaj jeszcze, patrzcie na to, kosz na pranie, by nie było. A tu jeszcze cały kosz wypełniony innymi rzeczami. Pogoda prawie cały dzień wytrzymała. Dopiero teraz o 9:30 zaczyna się coś błyskać i coś lekko popadało. Tak niewiele, ale troszkę tak. Ale ogólnie pogoda cały czas jest ok. No teraz fajne dosyć powietrze, bo właśnie trochę popadało. Już jest ciemno, nie ma słońca. Także jest ok. Patrzcie na to, tutaj w naszym starym domu lepiej nam zrobili ten internet ostatnio, bo nie puścili czarnego kabla tak o sobie po ścianie, jak tutaj teraz w nowym domu, tylko ładnie wzięli rynienkę taką ładną, plastikową, białą i puścili kabel ładnie schowany. I takie coś trzeba zastosować teraz w nowym domu. Wczoraj wielkie zakupy, dzisiaj znowu wielkie zakupy. Później wam pokażę, jak wrócimy do domu, co żeśmy kupili, bo naprawdę jest tych rzeczy tyle, że masakra, ile to trzeba kupić rzeczy nowych. A w takim sklepie można się zagubić, można wydać dużo pieniędzy. Okej, jutro. Właśnie jeszcze wyrobiliśmy sobie member card, taką kartę członkowską, no bo podobno można nawet na samym jednym ręczniku, czy na czymś, tak? 100 batów powiedział, można zaoszczędzić, nie czy coś. Nie na jednym, ale na trzech. No więc jeszcze nigdy, tak jak tutaj chodziliśmy i kupowaliśmy jakieś drobne rzeczy, to nigdy karty nie wyrabialiśmy. Ale skoro teraz tych zakupów musimy robić tak dużo, to już stwierdziliśmy, że jednak wyrobimy sobie tą kartę, bo przyda się pewnie. O szlaczek, ale ten rosołek wygląda zupełnie inaczej niż te wszystkie rosołki w Pattaji. A on jest jakiś taki mocniejszy ryż, fried rice chicken. Myślę, że będziesz zadowolona z tej pani kucharki, którą tutaj dzisiaj odwiedziliśmy. Słuchajcie, nie jesteśmy w Pattaji. Właśnie, w ogóle to nie jesteśmy w Pattaji. Chcieliśmy zjeść w Pattaji, ale się nie dało, bo pani miała zamknięte. Słuchajcie, nasza pani, mamy tutaj taką wodę do picia, taką darmową wodę do picia, ale no... Jak smakuje? Teraz smakuje jak po ryżu. No, woda smakuje jak po ryżu. Dorota mówi, że może trochę jest taka rozpuszczona z kokosem czy coś, ale nie, no mi ona śmierdzi totalnie normalnie taką wodą z ryżu. No jakby się ryż gotował i tą wodę się odcedziło z garnka i teraz ją pijemy z lodem. No ale raczej nie, no raczej to jest normalna woda, ale no, z czymś, jakąś domieszką czegoś. Na pewno jakiś tajski izotonik, który my jeszcze nie znamy. A, tak. Tajski izotonik, którego nie znamy. Dużo przypraw jest, także jest dobrze. No bo to jesteśmy na wsi, a Tajowie używają dużo przypraw. Także restauracja jest typowo pod Tajów, pod lokalnych tutaj przygotowana, nie pod turystów. Mamy tam grill w prawym rogu. Pani właśnie tam coś rzeźbi. Jakieś nasze danie. Dwa talerze przygotowane z ryżem pod nasze dania. No i zaraz zobaczymy. A jak ryż? Dobry. Dobry? Tutaj mamy dania po 50 batów, wszystkie, mniej więcej.
to wam pokażę. Tu mamy menu. Dania zaczynają się 40, 50, 40, 50, 50, 60. Oczywiście wszystko po tajsku, nic po angielsku. I tu mamy takie dania ładne. I tu jeszcze zupy, które też wszystkie 50, 60 batów, czyli 5-6 zł za danie. Więc takie ceny. Co tam, jak tam, rosołek? A słodki. Przepyszny. Naprawdę? Ale szczerze? Mhm. Taki pyszny, pyszny? Tłusty, taki, no spróbuj. Mhm. No, bardzo dobry. Bo co, to jest mój rosołek. Twój rosołek? Nie nasz? Myślałem, że to nasz. No, także dobrze czasami zabrać jest ze sobą kamerę, bo można coś tu przekazać, gdzie można się zatrzymać, a gdzie jesteśmy. Ale powiemy wam, gdzie jesteśmy, bo oni chcą, żebyście tu przyjeżdżali. Taki najulubieńszy tekst ostatnich dni. Nie, tak wam nie powiemy, gdzie jesteśmy. Wiem, ale nie powiem. No, jesteśmy przy drodze w restauracji. Na wsi. Koło Pattayi. Nie wiecie, jaka to wiesz. Jaka droga. Dobra, może jak nie zapomnę, to wrzucę link z Google Map do opisu filmu. Dobra, dobra. O. Zabrali. Ostre. Nie. Tam. Ja to samo zamawiałem. No. Mam nadzieję, że to samo. Ale jaja. Okej, okej. Thank you. Drugi rosołek do drugiego dania. Ja piernikam, jak to wszystko będzie kosztowało 5 zł, czyli ten rosół, jajko. Okej, okay, thank you very much. No, jakie porcje. To jest kilogram ryżu. Ryżu. O, moja świnka, którą chciałem, elegancko. Crispy pork pomieszany z mielonym porkiem. Spicy. Jajo. Ale w ogóle jakie jajo? To jajo musi być takie swojskie od pani chyba z ogródka, bo przecież takich jajek nie sprzedają. Takich wielkich jajek nie sprzedają w sklepach. Takie ogromne. Jasie. Ale danie. Muszę wam powiedzieć, że właśnie teraz zatankowałem skuter po bardzo długim czasie, bo wiecie, przez 2 miesiące prawie, że nim nie jeździliśmy, a był zatankowany do pełna, no bo ręka w gipsie złamana, to wypożyczone auto i parę razy już byliśmy tankować samochód, no a samochód się tankuje, przynajmniej tą Toyotę, no to tak średnio do pełna, prawie, że od pustego baku za 1000 batów, czyli jakieś 110 zł, 105 zł, 107, 110, średnio. No a teraz przypomniałem sobie, ile tankuje się skuter do pełna. Skuter do pełna tankuje się za 20 zł, a tam do 25, w zależności od tego, ile się tam jeszcze wyjeździ, kiedy przyjedzie się na stację. No ale ja dzisiaj akurat tak przyjechałem, to zapłaciłem równiusieńkie 200 batów do samego korka. Więc różnica jest niezła, ale no oczywiście, no jak jeździ się skuterem, to jeździ się skuterem, jeździ się samochodem, to jeździ się skuterem, no, samochodem, no więc... 5 razy lepiej samochodem, 5 razy drożej. No, niech tak będzie. W każdym bądź razie chciałem tylko powiedzieć, że właśnie jeździmy tutaj po tej naszej wiosce, do której się pomalutku przeprowadzamy, bo właśnie się tu przeprowadzamy. Przeprowadzamy się około 5 km od Pattayi, tak średnio, no gdzieś tam do centrum to będziemy mieć 10-15 km. A teraz wsiadamy na skuter, tylko czekam na Dorotę i Emi i jedziemy znowu mniej więcej w te same miejsce co ostatnio, czyli ten Drifters, ogólnie okolice na Jomtien w Pattayi tutaj. Plaża, jakiś tam deptak. Jedziemy pozwiedzać jeszcze, co tam się dzieje, bo jest to bardzo blisko tutaj. Jesteśmy właśnie tego miejsca. No i chcemy pozwiedzać, gdzie to będziemy mieszkać, co tu będziemy mieli do roboty. Więc wsiadamy na skuter i jedziemy, a właśnie słońce pomalutku już zachodzi, bo mamy godzinę 17. Jeszcze jest dosyć wysoko, ale już jednak pomalutku zachodzi. I może jak będziemy tam mniej więcej za godzinkę, to jeszcze zobaczymy jakiś piękny, ładny zachód słońca. Pokażemy, nagramy. Skuter zatankowany do pełna za 200 batów. Samochód średnio za 1000. To jednak czym będziemy jeździć? Tam. Szokobucu. Beach House. Kampa Pattaya. Jakby ktoś chciał sobie przyjść posiedzieć w beach house'ie jakimś. No pani się tam ładnie kłania. To zapraszamy do beach house. A my idziemy gdzieś tutaj w stronę morza. Tutaj po lewej mamy do kitesurfingu i chyba do jakichś wszystkich takich rzeczy, żeby sobie popływać. No zobaczcie, cymili ludzie.
I tutaj możemy wypożyczyć na pewno sprzęt. Może nawet i kupić, nie wiem. I tutaj sobie popływać, bo tu już mamy morze. Jechaliśmy tu może 5 minut z naszej wioski. Tutaj po lewej jakaś jedna wielka restauracja. Prawdopodobnie seafood, czyli owoce morza tutaj, bo nazywa się restauracja Mare, więc i jeszcze przyjechał tutaj cały autobus z Chińczyków, więc na 100% będą tutaj owoce morza serwowane w tej restauracji głównie. O, i zobaczcie, i zaczynają się właśnie takie klimatyczne budki, restauracje, nie wiem jak to nazwać, przy samej właśnie plaży nad morzem. Pytanie tylko, jakie ceny, ale klimat jest pierwsza klasa. Proszę bardzo. Siedzimy sobie tutaj na hokerach na przykład. Możemy sobie usiąść gdzieś tutaj, z przodu. O, zobaczcie, jakie miejsce. Co to, prywatne? Nie, no beach house. A to jest ten beach house w ogóle. To jest razem. Tutaj jakieś takie rzeczy. A to w ogóle jakieś takie, tutaj są te kampingi. To może tutaj w ogóle ktoś mieszka w tych kampingach. O, to ciekawe. No może tak, to basen. A tutaj mamy stoliki na plaży. Można sobie przyjechać na kolację. Zobaczcie, jakie miejsce. Pierwsza klasa. Singa i inne piwka serwują. Tam mamy restaurację. A tutaj można sobie siedzieć na plaży. I proszę bardzo, jak pięknie. Pięknie. Pięknie? Pięknie, jak jest muzyka na żywo, zostajemy? Muzyka na żywo? No, patrz, tam się rozstają. Gdzie? A, no proszę bardzo, tutaj jeszcze muzyka na żywo będzie. Pan się już tam rozkłada ze sprzętem na wprost. Trzy białe krzesełka ustawione. Będzie się działo. Woda czysta. Piękna plaża, dużo cienia. Ej, no patrz, jakie fajne miejsce ogólnie. Przyjeżdżasz sobie, rozkładasz się. Patrz, jaki w ogóle pieseczek też ładny, można powiedzieć. Pieseczek bardzo ładny. Taki, o, zobaczcie, a gdzie ten ręka? Tutaj, taki ładny piaseczek. Jest, bardzo ładny piasek. I w ogóle tutaj, co tu jest? Takie jakieś zatoczka jakaś taka. Jakaś Emi rzeka wpada do morza, czy co tu się dzieje? Chodź, zobaczymy. Bo tu jest jakieś takie coś dziwne. Oj, żebym ja tu w tych butach nie wpadł do wody. Cholera jasna. Bo tu nie chciałbym sobie smoczyć bucików. No tak, tak, to jest jednak ta rzeka, no. Cholera, tutaj muzyka gra głośna z tej restauracji. Oj, zobaczcie. Tam jest Grand Florida, tam stamtąd nagrywaliśmy ostatnio, nie ostatnio, ale jakiś czas temu mieszkanie, które jest do wynajęcia. Nie wiem, czy jeszcze jest, czy już się wynajęło, bo już jakaś osoba tam do mnie się zgłaszała i chciała wynająć, więc bardzo miło. No tutaj to raczej bym nie polecał się kąpać. Jak kąpać, to tutaj. Ale pięknie to tutaj wygląda. Nie tutaj. No tutaj nie, tutaj to ta rzeka taka trochę brudna wpada do morza. Tam jest ten mostek taki, przechodziliśmy na plażę i tam płynęła rzeka. No i ona tutaj ma swoje ujście. I łączy się z morzem. Tutaj taki wał. Jest pora deszczowa, ale deszczów nie ma. No i tutaj łączy się woda z morzem. Woda z morzem, rzeka z morzem. O, a tutaj latają na tych. Na tych pewnie, co tu można wypożyczyć sobie. Na tych takich, jakichś takich sprzętach. No. Chciałabyś się, odważyłabyś się tak sobie polecieć? No tam mają takie silniki i lecą, jakby się silnik popsuł, no to zawsze jest tam w miarę bezpiecznie dzięki temu parasolowi u góry, no jak to się nazywa, zapomniałem, o Jezu. O, a tutaj jadą, lecą sobie tak na dole, patrzcie na to. O, woda, woda, woda. Patrz, jak tu nisko lecą. Nad samą wodą. Ten wyżej. Gdzie on jest? Tu. No, także jak chcecie sobie przyjechać do Tajlandii, polatać takim sprzętem, no to jak najbardziej w okolicach Na Jomtien możecie takim czymś sobie tutaj polatać. Ale będzie piękny zachód słońca.
O, tutaj coś będzie pan chyba wbijał. Piasek. Ale ładnie tu jest. Woda mnie dosięgła, ale na szczęście nie zalała. Naprawdę, bardzo ładnie. Tutaj tak blisko domu. Przede wszystkim dużo cienia, spokój, ładny piasek i czysta woda i miejsce odgrodzone do pływania. No, już bez budków. Bo mama zajęła ten stolik. Zajęła stolik? To co, będziemy zostawać tutaj jednak? Tak. Co ty gadasz? Proszę? Jaka woda? Ciepła, ciepła. Jaka ma być? Plaża. Tu jeszcze jest jakiś kondominium albo hotel. Nie wiem, gdzie, co to teraz jest, ale też w bardzo fajnym położeniu. Przy samej plaży. Biedny rybek. No, biedna rybka. Co to za rybka? Co to za rybka? Co to za ryba? Krowa. Dziwna ryba jakaś. To wygląda jak krowa. Krowa. Krowa połączona z rybą. A tam Pattaya. Tam jest Jomtiem i później centrum, Pratamnak i tak dalej. Siema piesek. Siema. Co tam u ciebie? Co tam u ciebie ciekawego słychać? No, słodziak. No, tygryskowaty taki, no, taki śmieszny. Jakby był to pan, to bym się nie zdziwiła, ale to jest piesek. No, taka pantera z niego, nie? Trochę. Jaka pantera? A co? Tygrys. No, jak ciuchy są takie w panterkę. Takie, w takim kolorze, czy nie? Tak. Co? Rozróżniasz tygrysa, panterę i ten... Pantera? Lamparta? Nie wiem, no to co, to taki lampart? Czy co? A co? To jest tygrys? No, dobra, dajcie znać w komentarzach, czy to jest tygrys, lampart czy pantera. Tutaj jeszcze niedaleko jest marina, którą już tutaj stąd widać. Też wiele hoteli różnych i tam są później już... Kurczę, gdzie? Tam są później te góry, gdzie kiedyś jeździliśmy, co tam nie ma za bardzo wstępu dla farangów, dla obcokrajowców. I tam zaczynają się te przepiękne plaże, które pokazywaliśmy już na kanale. Także pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby być powiadomionym o nowym filmie. I zapraszam na kolejne odcinki z przepięknej Tajlandii. No, ktoś zgubił.